Euforia we Wrocławiu, Śląsk rozbija Legię, wielka radość także w Zabrzu, Górnik lepszy od Rakowa, a do tego Jagiellonia Białystok nie zwalnia tempa. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 12 kolejki PKO BP Ekstraklasy, którą rozpoczęliśmy w Gliwicach. Piast podejmuje Pogoń Szczecin, Portowcy, którzy dotąd strzelili aż 22 gole, tym razem są bezradni. Jeśli ktoś w tym meczu atakuje, to gospodarze. Najgroźniej jest w doliczonym czasie gry, gdy po akcji Damiana Kądziora Michael Amey ją efektownie piętą próbuje pokonać Valentina Kożokaru, ale golkiper Portowców jest czujny i ratuje przyjezdnym punkt. Piast-Pogoń 0-0 dla Piasta to już 8 remis w sezonie dla Pogoni. Pierwszy. W strugach ulewnego deszczu najskuteczniejsza drużyna Ekstraklasy Jagiellonia Białystok mierzy się z Zagłębiem Lubin. Na trybunach selekcjoner reprezentacji Polski i były trener Jagi Michał Probierz, a Jaga od pierwszego gwizdka rusza do ataku. W 28 minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego Bartłomieja Wdowika i gol Mateusza Skrzypczaka. Jest 1-0 dla gospodarzy. 10 minut później Dominik Marczuk trafia w słupek, a chwilę później analiza VAR. Sędzia Bartosz Frankowski po faulu Makowskiego na Kubickim dyktuje rzut karny. 11 na gola zamienia Afimiko Pululu. To już 6 bramka napastnika ekipy z Białegostoku w tym sezonie. Do przerwy 2-0. A po przerwie wciąż jest to jednostronne widowisko. Bartłomiej Wdowik bezpośrednio z rzutu rożnego zaskakuje Judisa, ależ gol reprezentanta Polski. Ale też nie najlepsza postawa bramkarza Miedziowych. Jagiellonia może wygrać jeszcze wyżej, ale Jose Naranjo trafia w poprzeczkę. Kończy się wynikiem 3-0. Drużyna trenera Adriana Siemieńca w obecnych rozgrywkach zagrała 6 spotkań na własnym stadionie i wszystkie wygrała. Ma też na koncie 26 zdobytych bramek, najwięcej w Ekstraklasie. Trenerzy Tomasz Tułacz oraz Jacek Zieliński 30 lat temu grali razem w Stali Stalowa Wola, a teraz ten pierwszy prowadzi Puszczynie Połomice, ten drugi Krakowie i jesteśmy na stadionie Krakowi, ale to Puszcza jest gospodarzem. I Puszcza obejmuje prowadzenie po golu Artura Siemaszki. Piłka po rykoszecie poza zasięgiem bramkarza pasów Sebastiana Madejskiego. To jedyny celny strzał w pierwszej połowie. Po przerwie obie ekipy mają swoje szanse. Strzał Mateusza Bochnaka broni Oliwier Zycha, uderzenie z rzutu wolnego Jakuba Serafina odbija Madejski. W końcu piłkę do siatki pakuje Murysz Meszanowicz, ale był spalony, gol nieuznany. Po drugiej stronie Andreas Skowgard doprowadza do wyrównania, ale radość Krakowi też jest przedwczesna. Tu też sędzia Krzysztof Jakubik odgwizduje spalonego. Wciąż jest 1-0 dla Puszczy, ale oto 5 minut przed końcem Skowgard w roli asystującego, a Karol Knap doprowadza do wyrównania. Teraz wszystko zgodnie z przepisami. Jest 1-1. Chwilę później Takuto Oshima wrzuca piłkę w pole karne i Kasper Śmiglewski daje prowadzenie Krakowi, ale nie, to trzeci w tym meczu nieuznany gol. Znów spalony, ostatecznie podział punktów, Puszcza Krakowia 1-1, ekipa z Niepołomic pozostaje w strefie spadkowej. We Wrocławiu na trybunach 40 tysięcy kibiców. Hity 12 kolejki Śląsk podejmuje Legię Warszawa. W pierwszej połowie najgroźniej jest w momencie, gdy Marc Gual trafia w poprzeczkę. Centymetry dzielą Legię od objęcia prowadzenia. Zaraz po przerwie fantastyczne podanie Piotra Samcatalara i Petro Schwarz wykańcza akcję. To Śląsk prowadzi 1-0, wymarzone rozpoczęcie drugich 45 minut dla gospodarzy. Jeśli ktoś jednak myślał, że Legia rzuci się do odrabiania strat, to nic z tych rzeczy. To drużyna Jacka Magiery łapie wiatr w żagle, świetny mecz rozgrywa Samiec Talar, to jego druga asysta i do siatki tym razem trafia niezawodny Erik Exposito. W 71 minucie jest 2-0. A zaledwie 2 minuty później Nauel Leiva w taki sposób ogrywa Rafała Augustyniaka i wykłada piłkę do Samca Talara. To już jest nokaut. Śląsk prowadzi z Legią 3-0. Wynik na 4-0 ustala Erik Exposito. Hiszpański napastnik tym razem korzysta z asysty Petera Pokornego. Dla Exposito to już 11 bramka w tym sezonie. Hiszpan jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy. Powtórzmy to raz jeszcze. Śląsk rozbija Legię 4-0 i wraca na pozycję lidera Ekstraklasy. Dla Legionistów to już trzecia ligowa porażka z rzędu, a we Wrocławiu wielkie święto.
Przenosimy się do Poznania. Tu na trybunach 25 tysięcy kibiców. Lech mierzy się z łódzkim klubem sportowym ŁKS z nowym trenerem. Piotr Stokowiec zastąpił Kazimierza Moskala. Zgodnie z przewidywaniami to Kolejoś rusza do ataku. Filip Marfiński do Mikaela Isaka i w 18 minucie szwedzki napastnik daje prowadzenie gospodarzom. Dokładne uderzenie i Aleksander Bobek nie ma szans. Jeszcze przed przerwą Isak trafia do siatki po raz drugi. Tym razem podaje Christopher Welde. Lech do przerwy prowadzi z ŁKS-em 2-0. Po przerwie goście niespodziewanie łapią kontakt. Stipe Juric strzela na 2-1. Ale na więcej Beniaminka nie stać. Za to Lech się nie zatrzymuje. Wrzutkę Kwekweskirego na gola zamienia Welde. Kończy się pewnym i zasłużonym zwycięstwem Kolejorza 3-1. Natomiast łodzianie pozostają na ostatnim miejscu w tabeli. Święta wojna, czyli starcie Radomiaka Radom z Koroną Kielce. W Radomiu komplet fanów. Do przerwy Frank Castaneda po tym uderzeniu głową trafia w poprzeczkę. Po drugiej stronie boiska strzał Martina Remakla zatrzymuje Luizao. I jeszcze warto odnotować akcję Jana Grzesika. Jednak wykończenie Castanedy zbyt lekkie, by zaskoczyć Xaviera Dziekońskiego. Po przerwie centymetry dzielą Mateusza Czyżyckiego od zdobycia bramki. A to już Rafał Wolski. Kapitalne podanie do Franka Castaniedy. Castaneda i gol! Pierwsze trafienie Kolumbijczyka w tym sezonie od 63 minuty. Gospodarze prowadzą 1-0, ale w 71 minucie Marcus Godinho zagrywa do wprowadzonego chwilę wcześniej Ronaldo de Akonu, a de Akonu doprowadza do wyrównania. Rezultatem 1-1 kończy się starcie Radomiaka z Koroną. W Łodzi ulewny deszcz i w końcu decyzja sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. W takich warunkach grać się nie da. Mecz Widzewa z Ruchem Chorzów został przełożony. No więc wędrujemy do Zabrza, tu pogoda lepsza. Górnik podejmuje mistrza Polski Raków Częstochowa i już w 10 minucie niespodziewanie to gospodarze obejmują prowadzenie za sprawą Daisuke Yokoty. Japończyk po indywidualnej akcji pokonuje Wladana Kowaczewicza. A wszystkiemu ze spokojem z trybun przygląda się kontuzjowany Lukas Podolski. 12 minut później Erik Janża z lewej strony, Janża do Yokoty i drugi gol Japończyka w tym spotkaniu. Górnik prowadzi z Rakowem już 2-0. A do tej pory ekipa trenera Jana Urbana w żadnym meczu przecież nie zdobyła więcej niż jednej bramki. Po przerwie Zabrzanie mądrze się bronią, a zespół z Częstochowy długo jest zupełnie bezradny. Wreszcie 8 minut przed końcem Ante Trnacze po akcji Johna Yeboacha strzela gola kontaktowego. Strzał Trnacza w doliczonym czasie gry broni jeszcze Daniel Bielica. I sensacyjnie, ale też jak najbardziej zasłużenie. Górnik Zabrze pokonuje mistrzów Polski. Raków Częstochowa 2-1. Zakończenie kolejki to poniedziałkowe starcie Stali Mielec z Wartą Poznań. Kwadrans przed końcem. Takim strzałem popisuje się Miguel Luis i goście wygrywają 1-0. Piękny gol Portugalczyka, dzięki któremu Warta wygrywa pierwszy ligowy mecz od prawie 2 miesięcy. Natomiast Stal przegrywa 4. spotkanie z rzędu. W tabeli PKO BP Ekstraklasy liderem Śląsk Wrocław przed Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Raków i Legia poza podium na miejscach spadkowych Puszcza, Ruch i ŁKS. W klasyfikacji strzelców Erik Exposito z 11 golami przed Pedro Henrique oraz Tomaszem Pekhartem i Afimi Kopululu. Przed 13 kolejką odrabiamy jeszcze zaległości. We wtorkowy wieczór Lech zmierzy się z Jagiellonią, natomiast w piątek Korona Puszcza oraz ŁKS Górnik. W sobotę aż 4 mecze, w tym bardzo ciekawie zapowiadające się starcie Pogoni z Jagiellonią. W niedzielę 3 spotkania. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.